Jak będzie wyglądała ta rywalizacja na igrzyskach? Rozpoczynamy od przeglądu klinicznego koni przez weterynarzy i sędziów, który odbędzie się 31 lipca. I do tego przeglądu przystąpi 4 zawodników, z czego 3 zawodników będzie uczestniczyło już po tym przeglądzie bezpośrednio w rywalizacji, a 4 będzie zawodnikiem rezerwowym. 1 sierpnia o godzinie 11 rozpoczyna się konkurs zespołowy, w którym wystartuje 20 ekip i w każdej z tych ekip będzie po 3 zawodników. I pierwszego dnia konkurs na wysokości do 1,70 m odbywa się zespołowy. I w tym konkursie uczestniczy 20 ekip i drugiego dnia, z tego po tym pierwszym dniu, zostaje nam 10 ekip. I jeżeli mają tą samą liczbę punktów i ten sam czas, odbywa się dogrywka po poszczególne medale. I tutaj, gdyby się zdarzyło, to jest bardzo rzadko spotykane, to najpierw rozgrywka jest o brązowy medal, o srebrny i na końcu o złoty. No i drugiego dnia mamy już dekorację zespołową. Potem mamy odpoczynek i 4 sierpnia kwalifikację indywidualną, w której weźmie udział 75 zawodników. I tutaj mamy również konkurs o wysokości do 1,70 m, w którym bardzo ważne, żeby pokonać parkour bez punktów karnych. Finał Igrzysk Olimpijskich polega na tym, że jest to tak jakby wielkie Grand Prix, czyli wszystkie punkty, które mieliśmy do tej pory, nam się kasują i najlepsza 30 bierze udział w tym Grand Prix. I tutaj mamy 2 nawroty. I być może dogrywkę. Dlaczego? Bo jeżeli by się zdarzyło, że po 2 bardzo ciężkich i wymagających nawrotach finału tego Grand Prix będziemy mieli przejazdy bez punktów karnych, odbędzie się rozgrywka, które będzie się liczyło znowu brak punktów karnych oraz najlepszy czas. Samo zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich jest niebywałym sukcesem dla chyba każdej reprezentacji, bo cały świat jest podzielony na odpowiednie regiony. Warto wspomnieć, że nasz region obejmował wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aż powiedzmy po bardzo, bardzo daleko położone na wschodzie, jak Kazachstan, Azerbejdżan, Rosja, Turcja, Izrael. Także nawet nie wiem, czy to nie jest największa liga, która brała udział w kwalifikacjach do igrzysk. I z tej ligi weszły 2 kraje, czyli Izrael i Polska. Po kwalifikacji, która odbyła się w zeszłym roku w Pradze. Właściwie to zaczęło się już 3 lata temu po Tokio, że chcieliśmy, żeby zawodnicy dyscypliny skoków brali udział w bardzo ważnych, bardzo dużych i bardzo ciężkich sprawdzianach na arenach całej Europy. I to było w Hiszpanii, w Portugalii, w Niemczech, w Holandii. Także oni naprawdę startowali w trudnych turniejach i dzięki temu ta ilość zawodników, którzy mają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, jest taka duża i z tych startuje tylko 4. I tych 4 startuje 3 w Pucharze Narodów, ale oni wszyscy mogą walczyć indywidualnie o medal Igrzysk Olimpijskich. Ci zawodnicy, no wiadomo, że to są najlepsi w danym momencie zawodnicy danego kraju, którzy startują, ale jest bardzo istotne, żeby trener świetnie znał ich predyspozycje do tego, który może jechać pierwszy, drugi i trzeci, bo każda pozycja ta startowa jest dosyć istotna. Czyli pierwszy, załóżmy, że drużyna wylocowała numer 1. I wtedy ten nasz zawodnik, który pojedzie pierwszy, nie ukrywa, że to powinien być zawodnik, który takich imprez przejechał najwięcej, jest bardzo doświadczony, bardzo dobrze jeździ technicznie, ponieważ często takie konkursy na Igrzyskach Olimpijskich są postawione bardzo trudno, wymagająco. Taki najlepszy gospodarz toru, którego zawsze śledzimy, jak on lubi stawiać, jakie przeszkody, jakie dystanse, on mówi, że on postawi tak, żeby było fair wobec wszystkich zawodników, czyli to będzie wobec fair zawodników, którzy mają mniejsze konie z mniejszą fulą, jak i tych, którzy mają większe konie z większą fulą. Dlatego każdy, który zna swojego konia bardzo dobrze i wie na poszczególnych dystansach, ile może zrobić fulę, jak ten koń toleruje kolory, zabudowę danych przeszkód, to od tego zależy, jak on otworzy taki konkurs. I potem ten kolejny zawodnik już wie na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji, jak ten konkurs ma pokonać. I znowu ostatni, gdzie często ten ostatni wie, że walczy dla całego zespołu, musi udźwignąć ciężar dowiezienia wyniku do mety, to jest ważne, żeby ten zawodnik był odporny i żeby wiedział, że im lepiej on pojedzie, tym będzie lepszy wynik. Tak? Często mówi się, że
wielu zawodników urodziło się po to, żeby jechać jako ostatni. Ważne, żeby wiedzieć, który to jest z tych zawodników, wybrać takiego, którego to buduje, takie obciążenie, a nie deprymuje. Którym teamem być najlepiej? Pierwszym, ostatnim, jadącym, czy gdzieś w środku? Ja myślę, że gdzieś w środku. Patrząc na to, że większość naszych zawodników to raczej są młodzi zawodnicy, to ja bym obstawiał, żeby to było gdzieś w środku, żeby oni mieli czas poobserwować pozostałych, a jednocześnie w razie świetnego wyniku, żeby nie mieli tak zbyt dużego obciążenia pod koniec. No, jeżeli spojrzymy w ten piękny ekran i zobaczymy wspaniały plac, na którym stoją przeszkody, czyli to są drągi zawieszone na kłódkach, kłódki zamontowane w stojakach. I te przeszkody mamy pionowe, pionowe szerokie i szerokie. Czyli te pionowe, które nazywamy z języka francuskiego stacjonata, to jest pojedyncza pionowa przeszkoda. Ta, która ma dwa człony, jest pionowo-szeroka, to już jest okser. Bardzo rzadko na takich imprezach to jest double bar, ale są różne konfiguracje budowy oksera. Pijany okser, nieregularny i tak dalej, i tak dalej. To są oksery. No i potem możemy jeszcze mieć kolejną wariację, czyli triple bar, gdzie ta przeszkoda występuje przeważnie raz w trakcie konkursu i ona się składa z trzech członów. Jest to pojedyncza przeszkoda, to jakby połączy trzy stacjonaty. Kolejny może występować, też przeważnie występuje w takich imprezach, jest to bardzo szeroki rów z wodą. Co prawda on jest bardzo płytki i nie grozi utonięciem, natomiast jest on szeroki i na końcu tego rowu znajduje się biała taśma. Ta biała taśma jest wykonana z elastycznego materiału, gdzie koń po nadepnięciu zostawia ślad podkowy. Dzięki temu sędzia może określić, czy tam występuje błąd, czy też nie. I te przeszkody, stacjonaty, oksery, triple bar, do tego jeszcze występuje mur, do tego występuje deska. Dokładnie to jest wszystko określone w przepisach, ile takich przeszkód ma występować w danym przejeździe, jak one mają mniej więcej, ile ma ich być na parkurze i danego rodzaju ma być mniej więcej po 50%, czyli po 50% pionowych, 50% pionowo-szerokich. Po drodze mamy jeszcze szeregi. Szeregi mogą być podwójne lub potrójne. Do tego liczy się norma czasu, czyli na początku przejazdu mamy dwa jakby takie numerki startowe i zawodnik musi pokonać wszystkie te przeszkody, żeby ten koń skoczył pomiędzy prawym a lewym stojakiem, który jest określony czerwoną lub białą chorągiewką i ten koń ma pokonać wszystkie te przeszkody, na których wiszą te drągi, które są bardzo leciuteńkie i na bardzo płaskich kłódkach, które czasami muśnięcie ogonem powoduje, że te drągi spadają. I my mamy pokonać te wszystkie przeszkody bez błędów, czyli bez upadających drągów. Oczywiście bez upadających jeźdźców również. Czyli ten konkurs, podobnie jak zaczyna para, tak ma skończyć para. I tak samo, jak już pokona wszystkie przeszkody, musi przejechać przez celowniki końcowe, które zamykają, na których fotokomórki zamykają czas. Jeżeli się przydarzy jeden błąd, to 4 punkty. Jeżeli 2, to 8 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli by nam się zdarzyło wyłamanie, czyli koń nie pokonał przeszkody podczas próby najazdu, to mamy 4 punkty karne. Przy każdej kolejnej próbie powoduje to, że jesteśmy wyeliminowani. Każde rozstanie się jeźdźca z koniem lub też dotknięcie przez zawodnika części przeszkody powoduje, że też jest wyeliminowany z danego konkursu. W konkursie zespołowym sumują się te wyniki poszczególnych jeźdźców i suma wyników oraz suma czasów poszczególnych jeźdźców daje nam wynik końcowy drużyny. I tutaj gdyby te sumy czasów i sumy wyników były identyczne, to wtedy rozgrywamy się, czyli na zmniejszonej ilości przeszkód. Wybierany jest zawodnik, który ma rywalizować z zawodnikiem innej drużyny i oni walczą o medale. Zarówno to się odbywa o brązowy, srebrny i złoty, też w takiej kolejności. Do konkursu indywidualnego przystępuje 75 zawodników. I to jest konkurs, w którym ważne, by pokonać parkur bez punktów karnych w jak najlepszym czasie. I do finału wchodzi 30, czyli może być tak, chociaż będzie to bardzo mało prawdopodobne na igrzyskach, że ta pierwsza 30 będzie bez punktów karnych, to wtedy będzie się liczył tylko czas poszczególnych przejazdów. Gdyby było więcej niż 30 bez punktów karnych, to tak samo wtedy będzie się liczył czas przejazdu.